I wtedy sobie uświadomiłem, że to, na co się patrzę i umiem tego rozpoznać, to ma kształt ludzkich tropów. Jest Pan świadom tego, że pana odkrycie może zmieniać teorię ewolucji? Bardzo dokładne badania wskazują, że to jest 6,02 miliona lat. Początek człowieczeństwa. Brzmi to Dziwnie, ale tak to jest. Nasza ewolucja zaczęła się od nóg. W zasadzie są w zasadzie pomniejszonymi ludzkimi tropami tropami podobnymi do dziecka. Czyli y, mózg jest skutkiem ubocznym dwunożności? Tak. Człowiek jakby powstał dwa razy. Raz w Europie około 6 milionów lat temu i drugi raz w Afryce około 3,5 miliona lat temu. To znaczy, na pewno jesteśmy jednym poza dinozaurami z najbardziej inwazyjnych istot na tej planecie. Drodzy Państwo, Polak dokonał rewolucyjnego odkrycia, odkrył najstarsze, znane ślady pra-człowieka. Rodzi się dzisiaj pytanie, czy to oznacza, że musimy skorygować to, co myślimy o przodkach ludzi. Wcale nie urodzili się może w Afryce, ale właśnie w Europie, dlatego bo dr Gerard Gieliński z Państwowego Instytutu Geologicznego dokonał tego odkrycia na Krecie. I o tym właśnie z panem doktorem będziemy teraz rozmawiać. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Tak. Co to są w ogóle za ślady? E, to znaczy, tak jak ja je zobaczyłem w 2004 roku, to ja powiem szczerze, że ja nie za bardzo wiedziałem, co to są za ślady. To znaczy, w ogóle dokładnie, pierwszy raz na nie się natknąłem na wakacjach. I to było jeszcze wcześniej, dwa lata wcześniej, w 2002 roku. E, widziałem powierzchnię, a wtedy zajmowałem się już. Wiele lat śladami dinozaurów widziałem powierzchnię typową dla utrwalania skamieniałości śladowych, jak można mądrze powiedzieć, czyli śladów różnych organizmów, które sobie bytują i zostawiają na przykład na plaży swoje tropy. Te tropy szczęśliwym trafem są przykryte następnym osadem i dzięki temu potrafią się zachować na miliony lat. Ta skała się litwikuje, piasek zamienia się w twardą skałę, czyli w piaskowiec, no i mamy, mamy okaz śladów czegoś, co chodziło miliony, setki milionów, dziesiątki milionów lat temu. No w przypadku dinozaurów oczywiście. Zainteresowałem się tą powierzchnią, no tam wyraźnie były jakieś ślady. Wracałem w kolejne lata po prostu przy okazji wakacji. Takim przełomowym momentem były, było wiele lat później, w 2008 roku, kiedy mając w głowie, że mam taką tajemniczą powierzchnię ze śladami, których nie jestem w stanie zidentyfikować, zajmując się już wtedy dobrze kilkadziesiąt lat śladami dinozaurów, czyli jednak z kamieniałościami śladowymi, śladami stóp. Wymarłych zwierząt, nie byłem w stanie rozpoznać, rozpoznać śladów na tej powierzchni, która ewidentnie nosiła, nosiła ślady zwierząt w sensie szlaków tropów, czyli była prawa stopa, lewa stopa i tak dalej. Um, nawet przychodziło mi do głowy, czy to nie są jakieś przedmioty, które na dnie morskim są odbijane i zostawiają rytmicznie jakieś, jakieś, jakieś tam ślady, dopóki nie zobaczyłem turysty, który na tej otwartej dla publiczności plaży po prostu po piasku przeszedł. I wtedy sobie uświadomiłem, że to, na co się patrzę i umiem tego rozpoznać, to ma kształt ludzkich tropów. I to był trochę paradoks, może trochę wstydliwy dla mnie jako dla tropiciela, że nie byłem rozpoznać swoich własnych y, śladów. E, sprzed ilu milionów lat to są ślady? To znaczy, według map e, geologicznych tego miejsca, e, wykazywało, że to jest schyłek miocenu. I że to jest około 5 milionów lat, co już e, było niezłym wynikiem, jak na ślady przypominające ludzkie i to na Krecie, czyli jakby w Europie geograficznie. Natomiast dzisiejsze badania, to jest przed kilku, przed dwóch lat wskazują już bardzo dokładne badania wskazują, że to jest 6,02 miliona lat. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo odkrycia pierwszego dokonał pan kilkadziesiąt lat temu, 20 lat temu prawie, no nawet prawie. ponad. Nie, prawie 20 lat temu. Prawie 20. Ale świat dowiedział się o tym odkryciu w 2017 18 roku to wtedy było o tym najgłośniej. To jest, rozumiem ten moment, kiedy. Publikacji, publikacji tyle lat zajęła weryfikacja, czy to naprawdę są ślady praw człowieka. Yy, tak, dlatego, że no, dla mnie no, ja jako badacz śladów, który miał już wówczas jakąś swoją pozycję yy, w nauce, też nie chciałem się ośmieć strzyć. Nie chciałem być yy, z rewelacyjnym odkryciem najstarszych praludzkich śladów i to jeszcze w Europie. Yy, więc. Yy, yy, Powstał zespół badaczy, i to takich znanych badaczy jak nieżyjący profesor Martin Lackley, w zasadzie ojciec ich technologii, współczesnej technologii kręgowców, i też Per Alberg, jeden z paleontologów, który ma największy, największą ilość publikacji w takich czasopismach prestiżowych jak Nature czy Science. Który zamyka zresztą naszą listę współautorów, bo jest ostatnim autorem, no, zgromadziłem jakiś taki zespół bardzo znanych ludzi, ale też bardzo dobrych fachowców. Fachowców, jak to w nauce bywa, o dużym doświadczeniu i dużej, dużej pozycji w nauce, czyli ludzi bardzo sceptycznych. Potrzebowałem jak najbardziej jak największą ilość sceptyków. I to się mi udało zebrać. Jeżeli ci sceptycy przyznają rację, że rzeczywiście będą razem ze mną w stanie na, na kartach publikacji udowodnić, że to są ślady podobne do ludzkich, no to wygrałem. Czy to oznacza, że my w ogóle zmieniamy wiedzę o historii pochodzenia człowieka? My myśleliśmy, że my się urodziliśmy w Afryce. Okazuje się, no, że w Europie. To jest troszeczkę ciekawa, ciekawy temat, e, dlatego że tak, e, zakłada się, że nasza stopa jest na tyle e, skomplikowana, że jednorazowo doszło do jej powstania. Jeżeli, że jednorazowo doszło do jej powstania. Do jej powstania, czyli powiedzmy mamy, małpio, e, mówiąc krótko, małpi, małpią stopę, gdzie palec jest odwiedziony, gdzie stopa przypomina naszą dłoń. E, po prostu dlatego, że jest chwytna. Mhm. Do chwytania się na żywach, tak mają szympansy, tak mają goryle, czyli nasi naj, najbliżsi dzisiaj żyjący krewniacy. E, natomiast tutaj mamy ten paluch przywiedziony do pozostałej grupy palców. 2-5, e, mhm. Bo się liczy numerację od osi ciała, czyli to jest pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Mhm. A jeżeli. Taka adaptacja budowy stop wynika z tego, że ktoś zszedł z drzewa, przestał mieć potrzebę chwytnej stopy, żeby poruszać się w konarach drzew, zaczął chodzić po otwartej przestrzeni, jak standardowo się zakłada po sawanie, dostosował się do warunków sawannowych na skutek wycofujących się lasów deszczowych, czyli likwidacji na danym obszarze środowiska życia tych wielkich małp. No i ta stopa dostosowała się właśnie do chodu i od tej stopy zaczęła się ludzka ewolucja, czyli nie od głowy, nie od powiększania rozmiaru mózgu, tylko od tego przesunięcia palca pierwszego mhm. do pozostałej grupy palców i jego urośnięcia do tego, że staje się największym palcem w naszej ludzkiej stopie. I to jest początek człowieczeństwa. Mhm. Brzmi to Dziwnie, ale tak to jest. Nasza ewolucja zaczęła się od nóg. Tylko 10% z Was oglądających to konto obserwuje nasz kanał, subskrybuje nasze konto. A to subskrypcje pomagają nam docierać z treściami właśnie do Was. Jeżeli interesują Was treści, które tutaj publikujemy, zostańcie z nami na dłużej i subskrybujcie ten profil. Czyli y, mózg jest skutkiem ubocznym dwunożności? Tak. Tak, to znaczy, y, mówiąc dokładnie, już tak bardziej naukowo, jest y, skutkiem adaptacji i nowych wyzwań, y, którymi jest y, zupełnie nowe środowisko y, zasiedlane bardzo szybko y, z perspektywy czasu geologicznego, ponieważ ta ewolucja y, homininów tych wczesnych bardzo przyspieszyła. No tak, ale jeżeli założymy inny scenariusz, scenariusz, w którym y, u wielu y, wielkich małp, które zeszły z drzewa y, i. Stanęły przed, w historii geologicznej, stanęły przed wyzwaniem zasiedlenia nowego środowiska i chodzenia w pozycji wyprostowanej na dwóch nogach. No to wtedy być może adaptacja identyczna stopy zaszła niezależnie od siebie. Czyli człowiek jakby powstał dwa razy. Raz w Europie około 6 milionów lat temu. I drugi raz w Afryce, około 3,5 miliona lat temu. Czyli chce Pan powiedzieć, że to, co Pan odkrył, może być taką ślepą uliczką ewolucji? Jest tylko jeden Argument, który był przemawiał za takim scenariuszem, bo inne argumenty przeczą tak zwanej konwergencji. Konwergencja jest to powstawanie um, organów, które siebie przypominają niezależnie u, u różnych grup, czy mm -hmm. spokrewnionych grup, mm -hmm. ale po prostu dwa razy powstaje pióro, dwa razy powstaje włos. Chociaż jeżeli chodzi o pióro i włos, rzekomo to się nigdy nie zdarzyło. Są dowody na to, że nie było dwa razy, nie powstawało w toku ewolucji na przykład pióro. Mm -hmm. e, czy stopa ludzka mogła powstać dwa razy w toku ewolucji, no nie wiadomo. E, natomiast e, jeżeli tak, no to argument, który za tym przemawia, e, to są wszy. E, to jest, wszy. Wszy? To jest zegar, zegar biologiczny, e, genetyczny mhm. e, wszy e, ludzkich. Ponieważ my mamy trzy gatunki wszy jako, mhm. jako homo sapiens. A, e, kluczowymi gatunkami jest weż głowna, która żyje we włosach głowy i wersz łonowa. Zakłada się, że te gatunki się rozdzieliły od siebie ponad 3 miliony lat temu na skutek zejścia z drzewa, wyjścia na sawannę i Utraty przez naszych przodków owłosienia. Owłosienie skoncentrowało się w jakichś tam miejscach na ciele i te wszy były jak gdyby na tych wyspach owłosienia odcięte od swoich środowisk, ewoluując w różne gatunki. No i dlatego zakłada się, że genetyka wskazuje. Podobno. Prawdziwie na to, że człowiek nie mógł powstać, znaczy do tego zejścia z drzewa nie mogło, nie mogło, na, nie mogło dojść wcześniej niż 3,02 miliona lat temu. No, jest tutaj ale to, ale jeden Pana problem. badania temu przeczą. Temu przeczą już to, co znajdujemy we wschodniej Afryce, czyli w tradycyjnej kolebce. Mianowicie tropy z Tanzanii, australopiteków, które wyraźnie wykazują zdecydowaną dwunożność. Te istoty były całkowicie dwunożne, sprawnie półstrzały się po, mhm. po lądzie i miały postawę wyprostowaną. Więc te tropy, które bardzo przypominają ludzkie, z Laetoli, australopiteków, są starsze. Są starsze niż rozejście się tych dwóch gatunków wszy. Mhm. A te istoty już od dawna. W sensie biologicznym były, były dwunożne i podbiły sawannę. Dlaczego wszyscy za nimi nie, nie nadążyły, to jest pytanie. Więc oczywiście jest, jest tylko jeden argument, który może podważać Kretę jako miejsce urodzin człowieka. urodzin człowieka, czy raczej basen Morza Śródziemnego. Tylko jeden. Tylko kwestia zegara e, genetycznego tych dwóch gatunków. Wszy. Jest pan świadom tego, że pana odkrycie może no nie obalać, ale zmieniać teorię ewolucji. Hmm. Jest jeszcze ciekawsze odkrycie. E, jakieś 40 km nad północ od Malagi w Hiszpanii. E, tam mamy ślady, e, Kilka lat, o kilka milionów lat późniejsze od tych, czyli nie tak stare jak na Krecie, młodsze, też, ale jeszcze w granicach tego okresu geologicznego, który nazywam miocenem, czyli to są tropy sprzed około ponad 5 milionów lat, które też wyraźnie wskazują na to, że zostawiły je homininy. I te ślady tylko mają zagadkową cechę, są jak gdyby uwstecznione, czyli są jak gdyby w połowie drogi między stopą goryla, a w połowie drogi między stopą człowieka. Czyli są jak gdyby mniej, bardziej prymitywne w, w toku ewolucji, jakbyśmy mhm. na to patrzyli, na adaptację stopy, niż te trochę starsze, o prawie milion lat, skret. Panie doktorze, y co my wiemy o tych praludziach, których pan odkrył? Jaką wielkość buta miały na przykład te stopy, te ślady stóp? Około, one mierzą około od powiedzmy 10 cm do 14 cm. Czyli tak jak dziecko? Jak dziecko. Zresztą wczesne homininy, takie jak australopitek, sachelantrop, jeżeli był hominem, bo tutaj też są wśród antropologów zdania, zdania podzielone, to były istoty gdzieś około metra wysokości. Co my o nich wiemy, o tych praludziach, z Krety? Z hmm. Krety, no cóż, ehm, profesor Bolał z Uniwersytetu w Niemczech, ehm, ona twierdzi, że sprawcą tych tropów był Grekopitek. Grekopiteka szczątki znaleziono w Bułgarii i w Grecji. Mhm. I yy, według jej i jej zespołu jest to najstarszy homin na Ziemi, od którego, od którego pochodzą, yy, pochodzą, nasza linia ewolucyjna mm -hmm. generalnie pochodzi. Yy, także yy, to jest jej wizja i jej zespoł. Yy, jest, ona jest z Uniwersytetu w Tybince. Yy. Jeżeli ona ma rację, no to rzeczywiście ewolucja hominów rozpoczęła się w Europie. Dlaczego miałaby się zresztą nie rozpocząć? To co działo się w tak zwanym kryzysie mesyńskim, to jest kryzys, który miał miejsce Zalanie. właśnie... Zalanie, rozumiem, że płytkość morza śródziemnego, Ta tak? Tak, kraje Przez... wyschło. Mhm. Klimat się gwałtownie osuszył w basenie Morza Śródziemnego, lasy zamieniły się w obszary stepowe, albo w lasy parkowe. I rozumiem, że doszło do niedrożności ciśniny gibraltarskiej tak. i przez to spłyciło się morze. I to nastąpiło, czyli ten gwałtowna zmiana środowiska, które zmusiło wiele gatunków zwierząt do wymarcia, albo do migracji, albo adaptacji do nowych warunków to miało miejsce tak. dwa. Dwa razy wcześniej niż w Afryce Wschodniej. Tam był inny scenariusz, tam był dryft kontynentalny i rozdzielanie się, powstanie rowu wschodnioafrykańskiego, prawda? Mhm. To była inna, inna była historia, która, która odzwierciedlała się w zmianach środowiskowych prawie 3 miliony lat później, do tego, co miało miejsce w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Czyli rozumiem, że przez wypłycanie się Morza Śródziemnego ten człowiek mógł na Kretę po prostu przejść przez Morze Śródziemne? Nie. 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 nie, z Afryki nie. Właśnie dlatego problem, że on nie mógł się mhm. pojawić w Afryce, ponieważ to, co powstało pomiędzy. a Tam jest około od wybrzeża Egiptu, jeżeli ja dobrze pamiętam, do wybrzeży Krety jest około 400 kilometrów. Mhm. Sporo, jak na piechura. Tak. I co my mamy? Słoną pustynię, czyli wyobraźmy sobie Dolinę Śmierci w Kalifornii, znaczy na granicy Nevada i Kalifornii, która ma 400 metrów długości. Mm -hmm. To środowisko jest nie do przejścia przez nikogo. Mm -hmm. Ja nawet w Dolinie Śmierci, czy nad wielkimi, nad słonymi jeziorami w Utah, czy, czy po prostu nad Morzem Martwym. Jak się dobrze przyjrzymy, nawet nie widzimy za bardzo ptaków, które mają ochotę nad tym środowiskiem słonej pustyni i słonego, zasiarczonego jeziora fruwać. A co wiemy o tym pra człowieku, jeśli chodzi o jego styl życia, dietę, e, cokolwiek, jakieś ślady pozostały tam organizmów, które mógł jeść? E, tak, chociaż wątpię, że się tym odżywiał. No, są ślady zwierząt morskich. Jest to tam konkretnie na kresie, w tym stanowisku jest to wybrzeże, wybrzeże morskie, czyli zupełnie inaczej wyglądające niż dzisiejsze, ale wybrzeże, wybrzeże sawanne. Tam żyły słonie, tam żyły hieny, tam żyły bawoły podobne do afrykańskich. Żyła fauna zwierząt bardzo podobna do sawanny afrykańskiej dzisiaj. Mhm. I to było wybrzeże. O ile, o ile dzisiaj na przykład w Kenii nie widzimy bezpośredniego dojścia środowiska sawanowego do samego wybrzeża, no, jak pojedziemy sobie na wakacje do Kenii, no to mamy plaże, gdzie mamy te hotele, potem mamy środowisko gęstszego lasu, dopiero potem w głąb lądu, gdzie wysokość terenu się podwyższa, mamy typowe środowisko sawannowe. Tutaj na Krecie mieliśmy wyspę, wyspę, czy część jakiegoś archipelagu. Ale nie od strony Afryki, tylko od strony Bałkanów, czyli mhm. z drugiej strony. E, który, na pewno archipelagu, skoro, skoro Morze Śródziemne wyschło, czy wysychało, mhm. e, gdzie była jakaś plaża e, z regresywnym morzem, czyli z morzem, które cały czas ustępowało, e, a środowisko na tym obszarze lądowym było podobne do afrykańskiej sawanny, mhm. z, podobnym, z podobną fauną, z podobnym zestawem gatunków. O diecie nic nie wiemy tych ludzi. No właśnie, a to jest długa moja odpowiedź na temat diety. Zakłada się, że człowiek wyprostowany, homorektus, wędrował wzdłuż wybrzeży, trzymając się wybrzeży morskich, tylko to działo się oczywiście wiele miliony lat później niż sprawcy śladów na krecie, poszukując owoców morza, czyli łatwo wysokoenergetycznego pokarmu, który był łatwo dostępny, zbierając co morze wyrzuciło na plażę. Małże, ślimaki, kraby, no cokolwiek. Bardzo możliwe, że te wczesne homininy właśnie taką dietę posiadały. Przecież one trzymały się mniej więcej środowisk, które można by było uznać za plażowe. W tym czasie plażowe albo już prawie plażowe, no bo jak y, pamiętamy, ciągle powinniśmy tu pamiętać, jest to kryzys mesyński, czyli wysychanie, y, likwidacja morza, morza Śródziemnego. Klimat był cie, niezwykle ciepły wtedy. Aczkolwiek w tych osadach, w których są tropy utrwalone na Krecie y, są y, takie małe, drobne, y, drobniutkie skamieniałości, mikroskamieniałości, które nazywają się otwornice i te otwornice są planktonem morskim, y, a one ich skorupki pod mikroskopem znajdziemy w tej skale, w której są utrwalone te ślady. Mhm. Więc z tego by wynikało, że tak nie do końca w tym momencie, które, w którym te istoty zostawiły ślady na krecie, to może nam wyschło. Mhm. Jak my w ogóle badamy. Wiek takich pozostałości, takich tropów? No, jest wiele sposobów. Y, oczywiście wiek bezwzględny na podstawie rozpadu pierwiastków radioaktywnych. Y, tutaj, jeżeli chodzi o kryte, z tymi pierwiastkami nie ma dużego problemu, ponieważ y, tam y, to jest obszar wulkaniczny. Y, ten materiał, takie, takie pierwiastki wydostają się y, z, w czasie erupcji z wulkanu. Wtedy rozpoczyna się rozpad pierwiastków radioaktywnych, Oznacza to, Osadzają się w osadzie, następuje rozpad, i wtedy zaczyna bić zegarek, którego, którego możemy dzisiaj obliczyć, ile nam wybija dokładnie dni czy lat. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o drugą metodę, jest to korelacja właśnie o poziomu mórz wszechoceanu. Czyli korelacja sekwencji regresywnych i transgresywnych na planecie, co też jest zrobione dla tych osadów. Trzecia rzecz to bieguny zmieniały w ciągu dziejów geologicznych swoją pozycję i do tego, żeby. Do tego się używa takiej metody jak magnetostratygrafia, czyli ułożenie względem tego konkretnego osadu północy i południe, co nam wskazuje, z jakim czasem mamy do czynienia. Mhm. No i trzecia metoda, która jak gdyby łączy te wszystkie elementy, no to takie gatunki, jak na przykład właśnie tych otwornic, które, które bardzo szybko ulegają specjacji. Specjacja jest to no, powstawanie nowych gatunków, zanikanie poprzednich gatunków, dzięki tym gatunkom możemy powiązać te osady z jakimiś datowanymi, gdzie indziej na świecie osadami, czy to wcale nieodległymi mm -hmm. osadami i dzięki temu możemy określić bardzo szybko, badając pod mikroskopem zespół tych otwornic, wiek tych konkretnych osadów. W przypadku krety, w przypadku stanowiska w trachilo, gdzie znalazłem ślady, wszystkie te metody datowania zostały wzięte pod uwagę. Dlatego mamy jak na geologię tak dokładny wiek, czyli 6,02 miliona lat temu. Mam dla Was ważną informację. Zdecydowaliśmy się założyć Patronite'a po to, żebyście mogli tworzyć z nami społeczność i wspierać to, co robimy, popularyzację nauki, ale też po to, żeby współtworzyć z nami te treści, dlatego bo patroni będą aktywnie zaangażowani w możliwość tworzenia z nami treści, ale też otrzymywania ekskluzywnych materiałów. Wszystko dla popularyzacji nauki. Co my jeszcze dzisiaj, biorąc pod uwagę naszą współczesną wiedzę, musimy, musimy skorygować w teorii ewolucji człowieka? O, to znaczy, ja uważam, że tak, że trzeba te wszystkie elementy brać pod uwagę. Z tego nie wyłania się dobry obraz czytelny. Myślę, że dlatego już ciągle nam brakuje bardzo dużo w tym zapisie. Bardzo mało szukaliśmy śladów śladów stóp. No bo jeżeli na przykład ewolucja homininów rozpoczęła się od nóg, a nie od głowy, no to kluczową rzeczą dla nas do rozpoznania, czy ktoś był homininem, czy nie był, to jest jak się poruszał. Jeżeli znajdujemy w jakichś osadach jakiś ząb, który Naukowcy się kłócą, czy to był homin, czy to nie był homin, nad jednym zębem trzonowym, no to ten ząb nie mówi nam o tym, czy ten sprawca był tak naprawdę dwunożną małpą, która zeszła z drzewa, yy, czy, 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 czy był jakimś gatunkiem goryla. Yy, tak jak jest w przypadku sal gdzie do dzisiaj toczy się dyskusja, czy to był homin, mhm. czy to był jakiś gatunek spokrewniony z, z gorylem, na przykład, mhm. yy, czy podobny do goryla. Yy, jeżeli chodzi o, o tropy, to mamy ewidentny dowód na to, że ta istota zaadaptowała się do, do chodzenia po lądzie, była dwunożna. No i jeżeli chodzi o budowę stopy, wyraźnie możemy zobaczyć, że miała adaptację taką, że przestała mieć tak zwany odwiedziony paluch. Mhm. A to wszystko widzimy w tropach skrytych. One w zasadzie są w zasadzie pomniejszonymi ludzkimi tropami tropami podobnymi do dziecka to bardzo ciekawe, bo gdy w naszym zespole zaczęliśmy nad tym pracować, yy, wszyscy zwrócili uwagę na to, że okej, okay, palce są tak jakby ludzkie, ale stopa jest małpia. To znaczy pięta, mhm. w, sensie, w sensie pięty. Tył, czyli przód stopy jest ludzki, tył nie. No tak, ale ja zobaczyłem yy, odciski, yy, yy, które zrobił dla zabawy, na pamiątkę. W gipsie odciski stopy. Mój nieżyjący, który umarł miesiąc temu, przyjaciel profesor Martin Lackley, stopy swojego wnuczka i te niemowlę miało tak samo nieludzką piętę, jak sprawcy śladów na Krecie. Jaką grupę osób tam utrwaliła historia? To było dużo śladów? To była jakaś rodzina? Tak, to jest, to jest dużo śladów, około 60 paru śladów, kilkanaście szlaków tropów. Tylko dwa szlaki tropów idą obok siebie równolegle. Mhm. Tak, jakby szedł e, ktoś obok siebie. Reszta jest rozrzucona. Nie wiadomo, i raczej wiadomo, że nie zostały pozostawione w identycznym czasie, mhm. ponieważ ślady stanowią różny stan zachowania. Różny stan zachowania wynikający z plastyczności gruntów, gruntu, po którym yy, yy, ci praludzie stąpali. No ale jeżeli mamy dwa, dwie, dwie, dwie ślady stóp obok siebie, to znaczy, że ci ludzie mieli ze sobą jakąś relację, tak. szli tak. ze sobą w tym momencie. Yy, Ewidentnie. Czy tam w tym momencie jakieś stoisko geologiczne, jakieś muzeum powstało, można zobaczyć te ślady. Tak, tak, one zostały zabezpieczone, zostały zabudowane jest tablica informacyjna, a odlew tych śladów jeszcze dodatkowo jest w muzeum w Kisamos. Jest to, jest to obiekt zabezpieczony. Na samym początku zabezpieczenia nawet doszło do takiej nieprzyjemnej sytuacji. I dziwnej zarazem, że nauczyciel z tamtej szkoły próbował na tym zarobić i odkuł kawał, jeden kawałek stropem. E jestem zaskoczony nad działaniem policji greckiej, bo oni znaleźli go i zatrzymali na, na autostradzie e tego samego dnia, kiedy odnotowano... Odkuł tym od odkutym kawałkiem? Od tak, od i, od i odzyskano mm -hmm. Także bardzo sprawna policja. Sporo co musi się wydarzyć, żeby takie tropy się zachowały? No bo e, zakładam, że e, ten piaskowiec, z tej gliny musiał powstać jakiś piaskowiec, który potem utrwalił te tropy. No standardowo, nawet jeżeli chodzimy po piasku czy po glinie, no to wystarczy jakaś fala, deszcz, coś, co powoduje, że one się rozmywają. Jak można utrwalić w związku z tym stopy na 6 milionów lat? E, to znaczy, tak, e, rozmywają się wiele tropów naszych, to jak Widzimy sobie gdzieś na, na plaży widzimy, jak, jak, jak zanikają, prawda? Ale w skali naszego ludzkiego życia, każdego z nas osobna, gwarantuje, że zostawiamy tysiące, jeżeli nie miliony naszych tropów, które zachowują się w materiale kopalnym. To jest paradoks, bo mamy tylko jeden szkielet, który raczej nie zachowa się w materiale kopalnym, ponieważ środowiska, w których chowamy naszych zmarłych, już abstrahując od kremacji, która jest dosyć powszechna na zachodzie obecnie. One, te szkielety nasze się nie zachowają, bo środowisko jest za bardzo tlenowe, są to jakieś piaski, coś, wilgotne często i jest dostęp właśnie tlenu, organizmów, które, które na tym materiale zeżerują I, też, i po nas może się nie zachować po mnie i po panu ani jeden kawałek kostki. Natomiast na pewno... Jak tutaj siedzimy, któryś z nas będzie miał e, tropy zachowane za 100 milionów lat. Na przykład? Kiedy? E, jeżeli, ja bardzo prosty sposób, jeżeli jest, e, pojedziemy tutaj nad Wisłą, na Wisła, hmm. na plażę. Nad Wisłę. Wisła jest fajna, a tam właśnie nie jest tak dużo tego piasku, który nam się rozsypuje pod stopami i nie pozostawia śladów. Idąc nad Wisłę, widzimy takie powłoki gliniaste. Mhm. Potem one tak ładnie wysychają, takie powstają zwitki z wysychania z utrwalonymi tropami ludzkimi, ptaków, psów, z którymi przychodzimy na tą plażę. W Warszawie nad Wisłę po prostu. Jeżeli Zostaje spuszczona woda ze zbiorników retencyjnych, poziom Wisły nagle się podnosi. Nasza plaża, na którą chodzimy latem, nagle zanika, mhm. robi się z tego wyspa, albo w ogóle to wszystko przykrywa bardzo szybko piasek. Czyli te zwitki błotne z naszymi tropami przykrywa piasek. Jeżeli Wisła nie będzie podczas obniżenia swojego poziomu tego rozmywała, tylko będzie w danym miejscu. A takich miejsc jest bardzo wiele. Na jakimś zakoru, na jakiejś mierzej będzie nanosić kolejne warstwy piasku, a nasze ślady będą coraz głębiej znajdowały się w osadzie, on się zachowają na miliony lat. Czy można on... powiedzieć, że każdy z nas zostawia ślady swoich stóp na miliony lat? Tak. Czy możemy powiedzieć, że to stoisko na krecie jest jednym z, jednym z ważniejszych, archeologicznych stoisk w ogóle na świecie? Czy, no paleontologicznych generalnie, no bo archeologicznych czy paleontropologicznych. no tak, z tym, że jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że jest jedno z, z tropami homininów, no jedno to może przesadzam, no jedno z dwóch. Mm -hmm. Tylko w publikacji z 2017 roku nic nie powiedzieliśmy o drugim. Mianowicie tam Nie mówiliście krecie... o konkurencji po prostu. Nie, nie. Chodzi o to, że tam są jeszcze tropy. Poza tą główną powierzchnią z tropami e, e, dr Grzegorz który ze mną pracował, znalazł jeszcze tropy na analogicznej powierzchni, które wchodziły już w głąb Porze Śródziemnego. Nie, nie udało mu się przelać Morza Śródziemnego, to, to budowci, bo ja go pewnego dnia, gdy tam sobie rysowałem, fotografowałem te ślady, zauważyłem, że Grzegorz siedzi w wodzie. O, walczy ze śmiernicą, która mu chce wyrwać maseczkę, po czym kubełkiem, takim czarnym kubełkiem do rozrobienia gipsu, jaki można kupić w Kastoramie, wybiera to morze i przelewa obok. E, ja mówię, to się nie uda tym kubełkiem zrobić. Dlaczego to robisz? On pokazał, no zobacz, tutaj są ślady. Na dni, e, już pod wodą są po prostu dalsze tropy hominów, bardzo ładnie zachowane zresztą. E, w przeciwieństwie do tej głównej powierzchni, akurat e, te w morzu były głęboko zachowane. Następne z kolei stanowisko, już znacznie dalej, jest na końcu Półwyspu. Ale to jest cały czas na krecie. Cały czas ten sam obszar. Mm -hmm. to, są, to są odległości rzędu tam e, kilkunastu kilometrów. Mm -hmm. e, tam, są, tam jest Balos Bay, taka atrakcja turystyczna, przepiękna laguna. Zresztą w Europie to chyba jedyna laguna węglanowa, którą znam, czyli taki biały piaseczek, mm -hmm. jak e, nad morzem i nad Oceanem Indyjskim. Węglanowy piaseczek. Jeszcze chyba na Malcie są takie zatoki. Tak? pozwalają. Nie, Ja nie powiem właśnie na Malcie. I tam są również skały w tej samej formacji, formacja nazywa się roka, gdzie utrwaliły się, utrwaliły się ślady hominidów. No i mamy też tą formację roka, odsłoniętą kilkadziesiąt kilometrów na południe od stanowiska Trachilos i od Rzeczonego Półwyspu, gdzie mamy, gdzie mamy ślady bawołów mamy też nie dokładnie tego samego wieku, ale ślicznie zachowany ślad hieny. Na jeszcze na półwyspie są tropy słoni. Czyli ty, tego materiału w okolicy było bardzo dużo. Jest dużo. Co te wszystkie odkrycia mówią nam o współczesnym człowieku? Hmm. No tak. To dobre pytanie. No, współczesny człowiek może być przede wszystkim dumny ze swojego bohatera, który postanowił nie wycofywać się ze ścianą lasu, tylko zobaczył nowe środowisko i wszkodarów drzew, tam gdzie było bezpiecznie i żywność było, była w zasięgu ręki. Szedł i podbił nowe środowisko, które dawało pewne wyzwania. Czyli można było zapomnieć o wegetariańskiej diecie. Trzeba było zacząć polować albo kraść. Z tego, co dzisiaj większość badaczy podejrzewa, to bardziej kradliśmy. Ale kradliśmy mięso, lwą wielkim kotom sawannowym, które se to polowały, a my nam się to udawało jakoś ukraść im, e, ale to była drastyczna zmiana behawioru, zachowania, zachowań, obyczajów mm -hmm. no i diety. Można powiedzieć, że ta nasza współczesna potrzeba dominacji nad światem znajduje gdzieś swoje źródło w tej naszej przeszłości sprzed milionów lat? Na pewno. To znaczy, na pewno jesteśmy jednym z yy, poza dinozaurami z najbardziej inwazyjnych istot na tej planecie. I tak jest od które... milionów lat? I tak jest od milionów lat, próbujemy zdobyć, bo zaczęliśmy naszą ewolucję od zdobywania czegoś nowego i podejmowania e, zagrożenia. Mhm. E, z przekonaniem, że jesteśmy na tyle inteligentni, ja już mówię o tych bardzo e, pierwotnych istotach, które tam zeszły sobie z trzeba to było bardzo ciekawe że jesteśmy na tyle inteligentni, że jesteśmy w stanie podbić e, swoim sprytem e, e, całą Ziemię. Par chyba najbardziej ciekawy zawód na świecie. Jak tak słucham tych opowieści i pana podróży, to chyba to jest najciekawszy naj, naj, naj zawód świata. No Dziękuję bardzo. Znaczy, on, on dla mnie jest zaskakujący, ponieważ ja jak studiowałem, to myślałem, że będę sobie siedzieć w zaciszu jakiejś pracowni z jakimiś skamieniałościami i sobie przekładać te pudełka, no i oczywiście pisać. Prace naukowe. W realu wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Ja mam progresywne szkła, mhm. więc kiedyś wyrabiając sobie kolejne kolejne, kolejne okulary, o, pani optyk mi się pytała, żeby dobrać mi filtry i wszystko dobrze. Najlepsze zapytała mi się, zapytałem się Jaka jest moja praca? Ja chcę, zacząłem mówić, no kim jestem, chciałem. Powiedzieć. Nie, nie. jej je chodzi, je chodziło po prostu fizycznie. Co ja, co ja robię na co dzień? Jakie czynności podejmuje? Jakie czy, czy, no, czynności. Co no, tak ja, no, najwięcej. Hmm. Najwięcej to w zasadzie spędzam czasu w samochodzie za kierownicą. Hmm. A co jeszcze? No. Y Często też kopię używam kilofa, łopaty, szczotki, bardzo często szczotki. Czyli fizyczna praca, ciężka fizyczna praca. No tak. I co pan jeszcze robi? No i jeszcze bardzo dużo czasu mi zajmuje grafika komputerowa do publikacji. Ale pan co? To my nie mamy takich idealnych okularów. No, bo to jest sprzeczny filtr. No tak. Dowiedziałem się, że doskonałym filtrem, doskonałymi szkłami, gdy, gdy prowadzi się samochód, żeby nie oślepiały, są szkła polaryzacyjne, które powodują, że no tak. samochód nie oślepia. Ale one są sprzeczne z jakimiś filtrami do komputera, na którym też spędzam dużo czasu. No i to w zasadzie nie miało wszystko sensu. Więc ja nie podejrzewałem przy wyborze tej y, dyscypliny, że to będzie tak y, bogata. Znaczy, ja się po prostu nie nudzę. Mm -hmm. A ostatnie już moje pytanie. To odkrycie skrety, to jest najważniejsze y, Pana odkrycie życiowe? Nie. A co jest najważniejszym? Znaczy, najbardziej jestem dumny z tego, w którym. Nie jestem pierwszym autorem, ale jestem zaszczycony, że w ogóle byłem w tym zespole. To jest odkrycie obyczajów godowych dinozaurów przez 100 milionów lat. My nie znamy obyczajów godowych tych hominów, o których mówimy. Nie znamy obyczajów godowych naszego gatunku, który, który człowieka z który podbijał kilkadziesiąt tysięcy lat temu Europę. Nie znamy zachowań godowych i obyczajów neandertalczyków. Natomiast raptem udało, udało nam, się nam się odtworzyć obyczaje i tańce godowe olbrzymich akrokantozorów jednych z największych drapieżników lądowych sprzed 100 milionów lat. I tutaj stawiam kropkę, dlatego bo na rozmowę o dinozaurach zapraszamy naszych widzów na nasz kanał, bo porozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o polskich odkryciach dinozaurów. Dziękuję bardzo Dziękuję za tę rozmowę.